Haho! Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gwintowych Talii. Dzisiaj przygotowałem dla was Swarm. To ciekawy Swarm na Królestwach Północy. Talia, która kiedyś już istniała, znaczy ona istnieje cały czas, ale kiedyś była popularna, bo zdaje się Pajabol, jeśli się nie mylę, ją spopularyzował w pewnym momencie, no ale to nieważne. Ważna jest koncepcja tej talii. Koncepcja jest taka, że gramy Maćka z Lisich Dołów, gramy Tris Telekinezy i gramy Kościany Talizman. Czyli no jak nie trudno się domyślić, naszym celem jest zaswarmowanie stołu, powzmacnianie wszystkich jednostek, a następnie wykończenie przeciwnika lyryjskimi kosynierami. Mamy jednego lyryjskiego kosyniera z dowódcy, dwóch oczywiście w talii, dodatkowo mamy też posiłki, mamy Adalię, także tych kosynierów jesteśmy w stanie wygenerować naprawdę sporo i oni potrafią po kilkanaście punktów robić każdy. Co tak za kartę na kartę za 4 prowizji jest niesamowite. Ale żeby do tego doprowadzić, no to trzeba się postarać, tak? No tutaj przeciwnicy zwykle w trakcie gry nie współpracują, więc tak łatwo nie jest. Jeśli chodzi o pozostałe karty, no to gramy oczywiście desant, no bo desantu grać nie można. I desant zawsze musi być w talii, to chciałem powiedzieć. Ponieważ ta karta jest mega mocna. Tris, tak jak mówiłem, do wyciągania talizmanu. Tutaj warto zaznaczyć, że gramy tylko dwa rodzaje brązowych kart specjalnych po to, żeby maksymalizować szanse, że z Tris trafimy talizman. Ponieważ pamiętajmy, że przeciwnicy również grają karty specjalne, a Tris uwzględnia pulę kart specjalnych zarówno naszą, jak i przeciwnika. Także nie chcemy dorzucać kolejnych brązowych kart specjalnych, żeby sobie tej szansy niepotrzebnie nie zmniejszać. Dlatego nie gramy tutaj między innymi wrzącego oleju, jakby się ktoś zastanawiał. Poza tym mamy dekret, żeby wyciągnąć czy to Tris, czy to Maćko, czy to Adalię, czy to Anseisa, jeśli potrzebujemy, no bo też jeśli chodzi o opcje kontrolne, no to tutaj za wiele do gadania nie mamy. Poza Sirokiem mamy w zasadzie tylko i wyłącznie Anseisa, żeby radzić sobie z zagrożeniami przeciwnika. Adalia służy oczywiście do kopiowania lyryjskiego kosyniera jako finisher, ale też w zależności od sytuacji no można skopiować fregatę, czy to w rundzie pierwszej, czy to w rundzie ostatniej. No tutaj trzeba się umieć dostosować, to nie jest tak, że gramy po kolei kartę A, kartę B, kartę C, kartę D i tak dalej. No tylko w trakcie gry trzeba myśleć, kto by się spodziewał, prawda? Dalej Wojmir. No jak stworzymy mnóstwo ochotników, no to jesteśmy w stanie niesamowite valium tym Wojmirem wygenerować. Można też Wojmira rzucić po prostu na krowy z Maćka, wtedy też robi swoje 9 punktów Wojmir i jest bardzo dobry. Jeden kościany talizman, dwóch sztuk nie ma sensu grać, bo i tak co najwyżej zagramy jeden kościany talizman z ręki, a drugi z Tris i to jest zwykle wystarczająco. Posiłki do kopiowania, czy to ponownie kosynierów, czy to fregaty, to są takie główne dwa targety. Poza tym mamy wykurzyć ich. Ta karta nam swarmuje stół jednostkami, które są wzmocnione od razu, także nie trzeba się martwić o kosyniera. Poza tym Rembajło, Strażnicy Świątyni, Straż Rodowida i Nożownicy Skerak. Tak to wygląda. Koncepcję deku przedstawiłem. No czasem to siada, czasem to nie siada. Na pewno jest to przyjemna alternatywa dla Ściany Tarczy. Okej, tyle słowem wstępu. Link do talii w opisie. A tymczasem zobaczmy, czy uda nam się zaswarmować przeciwnika. A w rozgrywce numer 1 przyjdzie nam się zmierzyć z graczem Let Me Win, Please. Także bardzo ciekawy nick. Przeciwnik grający niepohamowanym głodem. Czyli możemy się spodziewać talii takiej standardowej ze scenariuszem. Z różnymi takimi ciekawymi zemstami, jak Kotołak, Miruna, ewentualnie Manticora. Trzeba będzie uważać. Jeśli chodzi o Mulligan, natomiast no tak. Chcemy mieć dostęp do desantu, to mamy. Poza tym nasza ręka nie wygląda wcale tak źle, ale wydaje mi się, że wymienię nożownika. W tym matchupie jest on akurat dosyć średni, powiedziałbym. Także można go, myślę, zmulliganować. Myślę, że tą drugą kopię też. Trochę mamy zbyt mocną rękę. Nie ma co ukrywać. Troszkę nie jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. Ale no cóż, trzeba będzie to jakoś przeżyć. Problem jest taki, że jak rozpocznę od
fregaty, to mogę się nadziać na Manticore, tak? Pytanie, czy to mi jakoś mocno przeszkadza? No troszkę mi przeszkadza, no nie ma co ukrywać. Dlatego wydaje mi się, że zacznę od Rembajło. To co prawda nadziewa się na Mirunę, ale jeśli przeciwnik zdecyduje się rzucić Miruna plus dowódcę teraz, no to będę zadowolony. Okej, okay, nie decyduje się. Okej, okay, to w takim razie będziemy o tę rundę walczyć, dlatego wyciągamy fregatę. Fregata generuje nam 2 punkty na turę, to jest bardzo przyjemna opcja. Tutaj strzelę za te 2 punkty, też nie ma sensu tego kisić. Także po prostu sobie zrańmy jednostkę o 2. To ciekawa opcja, Jajo Harpi. Tego muszę przyznać, się nie spodziewałem, bo nie jest to karta, która jest jakoś mocno popularna. I teraz pytanie, możemy sobie skopiować fregatę? Mogliśmy też... A nie, nie mogliśmy skopiować fregaty, bo ona była z desantu. A już chciałem mówić, że misplay, nieważne. Więc możemy sobie skopiować tą fregatę, żeby... o tę rundę jakoś bardziej powalczyć. Też jeśli chodzi o cele dla dekretu, to w zasadzie nie mamy takowych, ponieważ wszystkie kluczowe karty już dobraliśmy. Tak wydaje mi się, że skopiowanie fregaty nie jest złym pomysłem, tak szczerze powiedziawszy. Też to zrobię. To prawda, w ten sposób wystawiłem się na mróz, no ale to przynajmniej będziemy wiedzieć, że przeciwnik mróz gra. Wcale nie jest powiedziane. Teraz niektórzy zamiast grać mróz, to grają przerazę uśpioną. No i przeciwnik nie zdecydował się na mrozi. Okej. Okay. Także kontynuujemy. Wrzucamy straż do Dawida, żeby tutaj zapewnić oczywiście sobie slot na załogę. No i ciśniemy. Z dekretu będziemy wyciągać Wojmira. Taki jest mój pomysł na tę rundę. Ale to jeszcze chwilka, bo teraz zobaczcie, możemy zrobić takie zagranie. Uwaga. Hop, wyciągamy wykurzyć ich. Tak jak widzicie, punktów mamy co niemiara. Teraz, jeśli uda nam się wrócić Wojmira, a udać się uda, bo przeciwnik nie jest w stanie temu zapobiec. Teraz jeśli przeciwnik zagra, to jest spora szansa, że będziemy prowadzić na równych kartach. A jeśli spasuje, no to spoko. Po prostu będzie gites. Przeciwnik zdecydował się na bestię. Więc teraz tak. Na pewno klikamy. Teraz warto się zastanowić, czy my chcemy rzucać księcia Anseisa. I odpowiedź brzmi... że chcemy. Zużyjemy jeden ładunek dowódcy. To nas nie będzie jakoś bardzo bolało. A pozwoli nam pozbyć się zagrożenia. I dodatkowo przeciwnika przebić, tak jak widzicie. To jest teraz bardzo dobra sytuacja. Bo my mamy jeszcze 4 punkty pasywne. Znaczy nie pasywnie, musimy klikać te fregaty. Ale w następnej turze mamy 4 punkty. I jesteśmy w stanie tego Wojmira wyciągnąć. Okej, przeciwnik zgridował, nie zjadł od razu. Także też tutaj przeciwnik troszkę nam pomaga, co by nie mówić. Pytanie, czy my chcemy klikać? Bo jeśli klikniemy, to zablokujemy sobie cały stół. I nie będziemy mogli już kontynuować w tej rundzie. Pytanie, czy będziemy kontynuować, nawet jeśli przeciwnik nas przebije. Moglibyśmy potem dograć Tris. Ale wydaje mi się, że... kliknę mimo wszystko. Po prostu spasujemy. Także rzucam Wojmira. To może być błąd, ale no. Powiedzmy, że rzucimy w ten sposób. I tak jak widzicie, mamy gigantyczną przewagę teraz. Zobaczymy, co tam przeciwnik wymyśli. No dalej grać już nie możemy. Nie mamy czym. Nie mamy miejsca. Nawet jeśli przeciwnik zje kotołaka, no to zwolni nam slot z przodu. A Tris do przodu rzucić nie możemy. A przeciwnik stwierdził, że poddaje się, także no cóż, szybka giereczka. Bywaj tak, przejdźmy do gry numer 2.
Kolejna gra, tym razem zmierzymy się z niebieskimi pasami najprawdopodobniej, a tak jak widzimy, natchniony zapał po stronie przeciwnika. Natchniony zapał, dobra. Mamy dostęp do desantu, to jest bardzo przyjemna opcja. Więc desant we fregatę. No i potem będziemy sobie fregatę klikać. No i ta ręka mi się bardzo podoba. Nie ukrywam, nie wiem, czy jest sens cokolwiek mulliganować w takiej sytuacji. Możliwe, że jeden nożownik powinien zostać zmulliganowany. Okej. Wystarczy. Mamy bardzo dobrą rękę ponownie. Okej, a tu jest jakiś trebusz. Ciekawe. Także myślę, że nie ma się co przejmować tym trebuszem. Rzućmy fregatę. Fregata będzie nam generowała 2 punkty co turę, co jest niesamowitą wartością. Problem jest taki, że musimy do przodu to zagrać. To jest troszkę smutne, bo mamy tutaj kartę z formacją, ale no nie chcemy wystawiać się na ten wzmocniony trebusz niepotrzebnie. Dlatego też troszkę tutaj value stracimy. I to na nożowniku, i to na straży. Ale bywa. Poczekajmy na zagranie przeciwnika. Pojawia się kolejna maszyna. Taki maszynowy deck ze strony przeciwnika. Okej. No to wydaje mi się, że rzucę nożownika do przodu. Tak jak ustaliliśmy, no nie chcemy grać do tyłu, no bo nie ma to większego sensu. Dlatego gramy do przodu. No i na razie sytuacja wygląda stabilnie. Nie ma się co oszukiwać. No, jestem zaskoczony. Tutaj dosyć znowu nietypowa talia. Okej, użyta przewaga taktyczna. I strzał za 5. Ciekawe. We fregatę. Nie wydaje mi się, żeby to był najlepszy pomysł, ale przeciwnik zdecydował się na takie zagranie. Pytanie, czy ja chcę to wzmacniać. Być może tak. Problem jest taki, że on ma tą wzmocnioną balistę. Może lepszym pomysłem będzie wzmocnienie w ten sposób. To mi się bardziej podoba, tak szczerze. Ponieważ teraz jeśli rzuci strzał za 5, to traci jeden value. A jeśli rzuci jakieś inne działanie wojenne, to będzie miał 3 pingi tylko i nie zabije fregaty. Wydaje mi się, że to było dosyć sprytne z mojej strony. Zobaczmy. Okej. Przeciwnik pinguje. Taki dosyć losowy sposób na pierwszy rzut oka, ale zobaczymy zaraz, co dalej zaprezentuje. Może Falibor? Tak jest. I mocno przeciwnik w rundzie pierwszej, ale nie rozumiem, dlaczego fregaty nie zbił. To bardzo duży błąd. Nie ma co ukrywać. Ale wykorzystujemy, tak? No przeciwnicy się mylą. Błędy trzeba wykorzystywać. Problem będzie taki, że jeśli teraz nastąpi pas ze strony przeciwnika, no to prawdopodobnie będę musiał kosyniera rzucić. To może sprawdzić, że nie będę miał takiego finishera, jaki będę chciał, ale tutaj pojawia się setnik. Czyli kolejne takie dosyć wolne zagranie. Zagranie, które pozwala mi zrobić co? Zagranie, które pozwala mi przebić. To nie, czy ja chcę Sirocco rzucać. To może być troszkę
troszkę ryzykowne, bo nie do końca wiem, czego się spodziewać po przeciwniku. Ale jeśli będziemy prowadzić na równych kartach, wydaje mi się, że to będzie solidna opcja. Dlatego pozbędę się tego trebusza. Przy użyciu Siroka. I dalej mogę sobie klikać tą fregatę, przez to, że przeciwnik z nim splayował. Teraz Tris wchodzi za niemałe value. Tutaj pojawia się drugi trebusz. I ładunek użyty na wzmocnionej baliście. Też dziwna sprawa. Nie do końca rozumiem dlaczego. Po prostu wzmocnienie o 1. Okej. Przeciwnik zdecydował, że to jest warte. Czy ja chcę się pozbyć tego trebusza? Musiałbym rzucić Unsace'a i zablokuję sobie slota. Wydaje mi się, że zignoruję to po prostu i rzucę już teraz Tris. Nie będzie tu drugiego Soden. Okej, udało mi się trafić talizman. Mógłbym też strzał za 5 wziąć. Ale w tej sytuacji talizman wydaje się po prostu lepszy. Zasamacniamy wszystkie jednostki. I w następnej możemy sobie zagrać Adalię w Kosyniera. Bez problemu. Jest to całkiem niemało punktów. Wzmocnionych jednostek będziemy mieć 3, 7, no bo tutaj zostanie spingowany. Sytuacja full control, powiedziałbym. Full control. Przeciwnik raczej w opałach. Jak szybko czegoś nie wymyśli, to będzie w bardzo niekomfortowej sytuacji. Okej. Okay. Robimy to zagranie. Hop. Mamy 20 punktów przewagi. Czy to wygląda na łatwą giereczkę, co by nie mówić. Wygląda to na łatwą giereczkę, ale no przeciwnik nie stawia zbyt dużego oporu, szczerze powiedziawszy. Tutaj to nie tak, że każda gra tak wygląda, żebyście nie pomyśleli. Okej, okay, posiłki na trebusz. Ale to zagranie nie przebija. Wydaje mi się, że spokojnie mogę spasować teraz. Mogę też dograć Kosyniera. W sumie, jak mogę kliknąć fregatę. Czemu by nie? Rzućmy. Generalnie też tutaj warto poruszyć pewną kwestię, że... A mianowicie, że wygranie na równych kartach jest lepsze niż przegranie w momencie, kiedy przeciwnik ma dwie karty mniej. Ogólnie w gwincie. Ale dobra, udało nam się wygrać na równych, więc mamy tą lepszą sytuację. Teraz możemy bez problemu spasować w rundzie drugiej i przejść do rundy trzeciej. Z przewagą karty i z podwójnym last sayem. Taki jest plan. Zostawiamy oczywiście Kosyniera, to jest bardzo dobra opcja na długą rundę trzecią. W zasadzie wykurzyć ich też spoko karcioszka. Nawet nie będę robił mulliganu, bo wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Można było szukać dekretu, czy też Wojmira, czy też talizmanu, ale... Ale po co? Prowadzimy dosyć mocno, także... Po co robić niepotrzebne mulligany? Okej. Okay. Tutaj Rimbaju sobie wymienimy. To jest tylko 4 plus 2. O, posiłki będą zdecydowanie lepsze. Posiłki fajnie współgrają z Kosynierem na końcu. Będziemy mieć mnóstwo wzmocnionych jednostek. Dekret Wojmira prawdopodobnie. A, bardzo dobra ręka. Tak właśnie chcemy, żeby to wyglądało. I teraz zobaczycie, że będziemy w stanie po raz kolejny zaswarmować stół, powzmacniać te jednostki, rzucić dużych Kosynierów na koniec. O ile przeciwnik się nie podda, no bo spodziewam się, że to może nastąpić znowu. No ale dajmy mu szansę. Może jeszcze nas ogra. Okej, on Unsace do przodu. Nie wiem, czy przeciwnik tu chyba na lekkim tilcie już. Szczerze powiedziawszy, tak to wygląda. Tak to wygląda, jakby przeciwnik na lekkim tilcie grał, no ale
Cóż. Trzeba wykorzystywać takie okazje. Ja tam lubię, jak przeciwnicy grają słabo, bo wtedy łatwe wygrane można zgarnąć. Na to się zanosi w tej gierce. No tutaj mogę zacząć od fregaty. Stwórzmy coś wspaniałego. Ale tego nie zrobiłem, okej. No, dziwne zagranie. Po raz kolejny. Okej, Unsays nieużyty. Tak trochę głupio mi grać fregatę teraz. Szczerze mówiąc. Więc tego robić nie będę. Musimy sobie po prostu wykurzyć ich. Poczekamy na to, co przeciwnik zrobi. Chciałbym, żeby tego Unsaysa zrzucił. Znaczy, zużył po prostu. Ponieważ wtedy nie bałbym się moją fregatę. Scenariusz, okej. Okay. No, mogłem nie grać do tyłu. Może delikatny błąd. No, ale teraz pozbędziemy się tutaj trebusza. A dalej, Unsays. Deczko irytujący, no nie ma co. Może się okazać też, że koniec końców z desantu weźmiemy po prostu strażnika świątynnego. Jest to też opcja na to. Okej. Czy będzie użyty pojedynek? Nie. O! Utracił połączenie! Kto by się spodziewał? A, jednak nie. Jednak wrócił. Także w przeciwieństwie do poprzedniego jest wytrwały. Wierzy w sukces. Ale no, będzie mu bardzo ciężko zwyciężyć nasz swarm. Okej. Unsays tutaj. Niesprzyjający. Wydaje mi się, że rzucę po prostu dekret w Wojmira. Byle nie pobłądzić w tych elfich tunelach. Okej. Następnie sobie rzucę desant tego strażnika świątynnego. To będzie, myślę, najlepsze w tej sytuacji. Następnie kosynier, insurekcja, wiadomo, posiłki. Problem jest taki, że on nas troszkę porani w tym scenariuszu. Możemy tych wzmocnionych jednostek za wiele nie mieć. Unsays zużyty. To dobrze. Więc wyciągamy strażnika, żeby powzmacniać te jednostki z przodu. Hej, a ty gdzie? Okej. I wydaje mi się, że nawet użyję już teraz. Hop, hop. Także kosynier za 11, kosynier kolejny i kosynier numer 3 powinni wykończyć przeciwnika. Zobaczymy, ile będzie punktów zapasu. Tutaj bardzo nam przyjemnie giereczka siadła, nie ma co. Także jednak to nie były pasy, tylko dek na maszyny. Oj, nie miał triggera. Unlucky. Dobrze, także kończymy przeciwnika kosynierami. A przeciwnik postanowił się rozłączyć. Dobra, także tak wyglądała gierka numer 2. Ale no przez to, że tutaj przeciwnicy się porozłączali, to w tym odcinku wyjątkowo będzie również gierka numer 3. Także cięcie i za chwilę startujemy z grą numer 3. A gra numer 3 będzie to gra przeciwko zgromadzeniu. Czyli w zasadzie mamy swarm na swarm. Zobaczymy, która frakcja okaże się w tym swarmowaniu lepsza. Mam wrażenie, że tutaj syndykat ma ciutkę więcej punktów, ale no... O tym przekonamy się w boju. O tym może być ciężko poradzić sobie z tymi rycerzami przeciwnika. No ale dobra, nie wyrokujmy zawczasu. Wydaje mi się, że jednego strażnika zmuliganujemy.
Samo nożownik nie wydaje się jakąś super opcją. Że powiedziałeś, że ta ręka średniawo wygląda. Okej. I od czego zaczniemy? No z fregatą jest ten problem, że może dostać strzał za 5. Tutaj syndykat dostał możliwość grania właśnie takiej karty. Dlatego zaczniemy sobie od strażera Dawida. Tak myślę. Mogę też po prostu rzucić fregatę i wzmocnić ją przewagą taktyczną. Ale jakoś nie lubię tak robić. Tego tak nie zrobiłem. A przeciwnik rozpoczyna powoli. Płomiennego kaznodziei. Na spokojnie. Wzmacniamy sobie fregatę. No i będziemy dwa punkty które generować. A twojej kobiecie nie spadnie włos z głowy. Jeden ładunek dowódcy. Porządku. No dobra, no na razie nie mam jak sobie z tym poradzić. Tak, marnowanie Anseisa w rundzie pierwszej czy Siroka jest raczej niewskazane, dlatego nie będziemy tego robić. Po prostu będziemy kontynuować, swarmując sobie stół, rzucimy sobie Strażnika Świątynnego w pewnym momencie, rzucimy sobie Wojmira, być może Talizman. I w ten sposób tutaj będziemy walczyć o tą pierwszą rundę. Okej. Także hop. Rzućmy tego strażnika. Tutaj. I na razie pasujemy. W następnej turze prawdopodobnie wzmocnienie plus Wojmir albo plus talizman. Nie zobaczymy. Zmiany anatomiczne trochę przerosły moje oczekiwania. Jednak skłaniałbym się ku zagraniu. Zagraniu Wojmira najpierw. Z tego względu, że talizman zrobi więcej. A na razie nie myślimy pasować, tak? Jeszcze ten talizman dogramy. Na pewno. Mógłbym dograć Maćka, żeby tak już full zaswarmować, ale... Myślę, że na razie nie ma takiej potrzeby. Okay, no, tu przeciwnik swarmuje potężnie. Więc być może jednak powinienem to Siroko użyć. Dyskusyjna sprawa, ale wolałbym Maćka i Triss zostawić na rundę trzecią. Nie ukrywam. Dlatego rzucę talizman po prostu. No to jest solidne 10. Że nie ma co narzekać. I rzucimy Siroko. Tak myślę. Chodźcie, bracia. Nie ma się czego bać. Rzucimy po prostu Siroko. Mógłbym też Triss rzucić, ale... Też chciałbym zostawić sobie ten talizman z Triss później. Też mogę go nie trafić, pamiętajmy, bo... Przeciwnik prawdopodobnie gra dużo kart specjalnych również. Rzućmy Siroko. I miejmy nadzieję, że uda nam się zwiać z tej rundy. Jeśli nie, to będzie spory problem. Okej, okay, udało się. Przeciwnik zdaje się nie dobrał Dies Irae. To jest dobra informacja. Pytanie, czy chcemy puszować. Mam wrażenie, że nie jest to najlepszy pomysł, ale z drugiej strony nie rzuciłem jeszcze desantu ani razu. A jeśli nie rzuciło się desantu ani razu, to zwykle wskazanym jest ten desant rzucić. Więc to zrobimy. Temeria nie powiedziała jeszcze ostatnio. No bo to jednak jest bardzo dużo walii. Przy okazji sobie powiedzmy, pozbędziemy się jednego brąza stali. W tym wypadku tym brązem będzie... Wydaje mi się Rembajło. Okay. Tak, plus też prawdopodobnie wyciągniemy jakąś mocną złotą kartę od przeciwnika dzięki temu. To jest bardzo przyjemne. I tak się uda zrobić. No i jest Ulrich, tak jak widzicie. Łupić i mordować, by przeżyć, jakże tak nisko upadliśmy. Oj, przeciwnik nas nie przebił.
Jakby użył ładunek dowódcy, no to wtedy musiałbym kontynuować grę, ale tego nie zrobił. Więc teoretycznie mogę spasować, albo mogę użyć Anseisa. I wydaje mi się, że wolę spasować. No i aż Anseisa zostawię sobie na tego ostatniego upadłego rycerza, który mu został. Czy nie, w sumie ostatniego, on może mieć jeszcze drugą kopię i teraz to była skopiowana. Ale będziemy w stanie pozbyć się jednego z nich w następnej rundzie. I miejmy nadzieję, że mój swarm okaże się skuteczniejszy. Też pewien nie jestem. Tutaj możemy przegrać. Jest taka spora szansa nawet. Sam tu bym chciał wyciągać fregatę. Fregatę sobie zmuliganujemy. No i przydałby się kosynier na ręce, co by nie mówić. Być może troszkę błąd w muliganie w takim razie. Nie mamy kosynierów, mamy tylko jednego z dowódcy, a dwóch w talii, Adalia i Dekret. No tutaj, no niefortunnie, co by nie mówić. Ale dobra, walczymy, nie poddajemy się. No takie gry się wygrywało. Anseis? Zbijamy, oczywiście. Problem będzie teraz taki, jeśli przeciwnik ma seniora i przemieni to. Tutaj będzie nam bardzo ciężko. A to nie jest senior. To jest Jakub, co też oczywiście dobre nie jest. Ale no cóż. Jest jak jest. Mogłem w sumie też zostawić sobie to do wyciągnięcia. Do wyciągnięcia kosniera w sumie. Może byłoby to nawet lepsze. Ale nie jestem pewien. Jak to wyjdzie punktowo, bo ta fregata stworzy jeszcze 6 tokenów. To jest też dużą ilością. Współpracuję z Salamandrą. I tutaj. Też no te twoje punkty wygeneruję. Czy ja chcę w takim razie posiłki we fregatę? Nie, posiłki zrzucę na kosyniera z dowódcy, po prostu. To wydaje mi się, że będzie lepszym pomysłem. Okay, oczywiście musimy slota zrobić, żeby fregata odświeżyła swoją umiejętność. Pamiętajcie o tym, bo tutaj... No na tym polega fregata. Zresztą myślę, że większość z was o tym będzie pamiętała, bo to nie jest tak trudne. Okej. Okay. Dajemy krwawienie. W sumie może na tokena. Powiedzmy. Okej. Okay. Wygrajmy sobie Straż Rodowida. No i tutaj... Kto będzie miał więcej punktów? Okaże się już niedługo. Mam obawy, że może to być przeciwnik. Może nam zabraknąć tutaj troszkę tego. Nie wiem, jakie karty tam przeciwnik na końcu ma. Jednak miał seniora. W takim razie nie rozumiem, czemu go nie użył wcześniej. Dziwna sprawa. Rzućmy sobie Maćka. Nie mam jak się tego pozbyć za bardzo. Nie weźmiecie nas żywcem! Nie mam jak się tego pozbyć. Miejmy nadzieję, że on nie ma tam za wiele zbrodni. Jak ma jedną, to w porządku. Jak ma dwie... Trochę gorzej. Okej, święty płomień na razie. Ten się płomieniem nie pokłonił! Okej, też żeby nie miał perfekcyjnego Dies Irae. Zrobimy tak, żeby nie było trójki na stole. Zagramy w ten sposób. No i ostatnie dwie karty. Dies Irae plus... plus bank. Okej. Procesja już była. I zobaczmy, co zostanie wyciągnięte. No, będzie close chyba mimo wszystko. O.
Będzie mimo wszystko close. Okej, okay, słaba karta. Okej. Okay. Też tutaj te strzały poleciały stosunkowo dobrze dla mnie. Ostatnią kartą jest Dies Irae. O, ale co, no ja muszę Triss teraz. Nie będzie tu drugiego sodę. I nie trafiłem. I nie trafiliśmy niestety talizmanu, moi drodzy. Feels bad. Co, krwawą rozrywkę chyba trzeba. O, to jest ten minus. Gdybym trafił talizman, byłaby raczej easy giereczka. A tak to... Niestety mamy przypał. Delikatnie mówiąc. Okej, okay, no ale i tak za 12 kostynier z dowódcy. Ale zabraknie raczej przez to. Raczej zabraknie. Zobaczmy. Auć. No, niestety. Nie udało się tego mirroru, znaczy tego mirroru, tego matchupu wygrać, no ale... Cóż, dobraliśmy jak dobraliśmy. Dobra, tak to wygląda jeśli chodzi o ten deck. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oczywiście. A poza tym życzę wam miłego dnia jak zawsze. Nie zapomnijcie też wpaść na stream. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa.